No mamy tu to Porsche, które robiłem obudowy rozrządu, zaciekłe. Oczywiście tu wszystko suchuteńkie, nic się nie dzieje, a reńc ładnie trzyma. No bo zostało to wyfrezowane do żywego. Jest w 100% tak jak ma być. Nie ma żadnych wycieków, nic się nie dzieje. To, że cieknie na łączeniu, to standardowy problem Porsche. To jest norma, że one się tu pocą. I teraz tak, do wszystkich ludzi, którzy biorą się za wymianę oleju, a nie wiedzą co robią. Jeden filtr jest tam właśnie w głąb. Tam jest jeden filtr oleju, taki całkiem, a drugi filtr oleju siedzi tu, w nadkolu. Są różne modele, z jednym, z dwoma filtrami, a ja raz widziałem jakąś wersję Performance, która miała nawet trzy filtry oleju. Jeden był tu, drugi był na silniku, trzeci był tam na górze jeszcze, jakiś dodatkowy. I tu jest tak, że ten filtr przez 15 lat nie był wymieniany, albo ileś. Zaraz ja go wykręcę i po prostu zardzewiał, puszcza olej. To jest tylko pytanie, jak przy serwisie, jak wymieniają olej. Zaraz go wykręcę, zobaczę jaka data na tym filtrze jest. To jest karygodne coś takiego, no ale jednak. Tu jest też, w tej podstawie też siedzi termostat, który reguluje temperaturę oleju, który idzie naprzód i temperaturę oleju, który wraca do silnika. On się otwiera i dopiero otwiera duży obieg oleju. Także wszystko musi być zagrzane do wymiany oleju. Odkręcamy filtry, spuszczamy. Tu jest korek spustowy. Też go odkręcamy. Ten plastik można ściągnąć. On tu jest na takich zaczepach odkręcanych, albo tu z zaszasku teraz wyskoczył. Odkręcamy, uchylamy, spuszczamy olej i będzie dobrze. Tak samo z silnika. Z silnika mamy tu śrubę, spuszczamy olej. Odkręcamy, wszystko ścieknie. Zobaczycie zaraz, ile tego oleju tak naprawdę powinno być w takim modelu. A więc mam wszystko ogarnięte. Ten filterek nowy zakręcony, tak jak ma być. Tam też wszystko umyte, odtłuszczone. I to jest tak, że naprawdę tu się trzeba przyłożyć dwa razy, umyć, odtłuścić wszystko, żeby to miało ręce i nogi. Dlatego, że tu mamy wydech. I jak coś nie pójdzie nam z olejem, to z tamtego filtra oleju leje się centralnie na wydech. No i mamy pożar w klubie i nie tylko. I klient przyjedzie z policją na warsztat. Zakładamy jeszcze tą rurę dolotową tu z powietrzem, żeby to miało ręce i nogi odtłuszczone, wszystko czyściutkie. Opuszczamy. I teraz wam pokażę, o co chodzi tak naprawdę w tej całej wymianie oleju. Tu na wiaderku spuściłem specjalnie, jest ponad 9 litrów oleju, no 9,5 można powiedzieć, że na maksa. Proponuję wlać 8,5 litra, sobie zostawić w rezerwie, rozgrzać maksymalnie ten samochód jak się da na postojoniach, on sobie pyrka chodzi, tam zobaczymy temperatura, pokażę później ze środka, temperatura wejdzie już na odpowiednie pole i stan oleju się mocno podniesie. Bo ten cały układ, jak termostat otworzy, to pójdzie w układ olej do przodu i naprawdę różnica w ilości oleju będzie diametralna. Jak nie wiemy, ile go wlać, to spuszczamy do wiadra. Tak jak ja wam pokazałem teraz w tym momencie. Rozgrzany ten olej na maksa, termostat otwarty do przodu, wszystkie, cały olej zlazł z układu. Jeszcze oczywiście z przodu w chłodnicy na pewno siedzi trochę, ale taka wymiana już wtedy ma sens, dlatego naprawdę trzeba uważać na takie wynalazki, na takie pojazdy trzeba uważać i róbmy coś raz za dobrze, a nie dwa razy i poprawiajmy, bo później można narobić tutaj bałaganu. Sprawy się mają następująco, że olej musi być rozgrzany przynajmniej do takiej temperatury. To wam wtedy powiem, że z przodu się włączy wentylator. Jak nie mamy ustawionej klimy, to go usłyszymy. Taka temperatura i taki poziom. Naprawdę, proszę was, nie więcej. Bo zobaczcie, co się dzieje, jak dodaję gazu. Tego oleju idzie więcej do silnika i wtedy w zbiorniku nie ma go. Także maksymalnie rozgrzany olej. O kurczę, na zdrowie, majster. Maksymalnie rozgrzany olej i zobaczcie, on po chwili nachodzi.
maksymalnie rozgrzany olej i nie więcej go jak tyle wlane, dlatego że nawet jeżeli to auto ustawimy odwrotnie, to to jeszcze troszkę podejdzie do góry, a temperatura otoczenia też ma duży wpływ na to, że ten olej się delikatnie jeszcze rozszerzy, mimo tego, że jest naprawdę gorąco. I ja sam kiedyś bardzo chciałem zrobić lepiej jak wszystkim. Naprawdę, 140 koła nalotu. Bardzo ładne autko. Chciałem zrobić lepiej i podlałem to prawie pod górną kreskę. Za chwilę mi klient przyleciał, że po jeździe próbnej ten olej się troszeczkę mocniej rozgrzał i wyszło to poza skalę i on był wystraszony. Koniec! Motor kaput! Ja mówię, że nie, niestety motor nie kaput, trzeba spuścić. Czasami dolejecie dosłownie 200, a ta schodówka podejdzie dużo wyżej. Więc nigdy więcej oleju jak tyle, co tutaj jest teraz. To z własnego doświadczenia wam powiem, żeby nie było problemów. Wszystko mamy poskładane, więc możemy oddawać do klienta autko. Także widzicie, czasami co niektórych prosta wymiana oleju potrafi przerosnąć. Więc do następnego jakiegoś challenge'u. To by pasowało w te porażki warsztatowe wrzucić, które zbieram, ale będzie tu na tym kanale jeszcze.